Dzień dobry. Już za chwilkę. Już za chwilkę zaczniemy wyjątkową rywalizację. Z tego względu, że dzisiaj zmierzą się ze sobą wybitne jednostki inteligencji. Poznajmy ich. Cześć, jestem Alan. Przyjechałem z Warszawy, ale ogólnie jestem z Olsztyna. Jakie ma pan zainteresowanie? Dziewczyny, małolata. Nie, żartuję. No oczywiście sporty walki. No i muzyka. Cześć, jestem Nathan. Pracuję w banku. Zajmuję się po prostu księgowością i dzisiaj przyszedłem pokazać wszystkim moją wiedzę oraz inteligencję. No niestety dobrali mi drużynę, jaką dobrali, ale myślę, że dam radę. Witam wszystkich, pochodzę z Polski. Z Warszawy konkretnie. Zajmuję się... Co miałem tam odpowiedzieć? Niech pan jeszcze doda swoje zainteresowania. Interesuję się muzyką, jestem z Warszawy. No i to wszystko. Dzień dobry, pochodzę z Dębicy, obecnie mieszkam w Rzeszowie. Moje zainteresowania to wędkarstwo, gry komputerowe, sporty walki i hodowla jedwabników. Nazywam się Dariusz Kazimierczuk, w wolnych chwilach oglądam sobie mecze Nottingham Forest i czasami od czasu unboxingi Norberta Gierczaka. Ja jestem doświadczony naukowiec. W życiu trzeba zostać biznesmenem. To jest show biznes. Warszawa. Tu żyje, tu zarabiają. I ja mam 26 lat. Kawaler samotny. Po prostu życie nam nie trzeba nauczyć. Jeszcze się wstrzymamy z rozpoczęciem teleturnieju, bo jeden z zawodników się potknął. Wiadomo, tak, no mam problem z kolanem, wiadomo. Wszystko w porządku, panie Sebastianie? Generalnie potknąłem się z powodu kolana, bo generalnie, kurwa, akurat przed wejściem, tam jest taka pochyła. I sobie zrobiłem taką szybką walkę z cieniem i nawet jest to nagrane, chłopie. Stary, no wytłumacz mi to, no ja nie wiem. Ja nie wiem, stary. Trzy etapy rozgrywki przed nami. Zaczniemy od tego, który wydaje się najprostszy. Dwa pytania pod adresem każdego z graczy i w ciągu 3 sekund trzeba rozpocząć poprawną odpowiedź. Ja już się stresuję. Szanowni Państwo, jeszcze przed rozpoczęciem chciałbym zachęcić Państwa do zasubskrybowania kanału Hermana, aby być na bieżąco z kolejnymi tego typu filmami. Panie Alanie, historia. Proszę zaprezentować, jak tylko się da, dźwięk bazułki, która została wykorzystana w 1933 roku. Panie Natanie, jaki jest wzór sumaryczny tlenu? H2O to jest tlen. Nie. Pytanie do Złomka. Proszę o przeliterowanie słowa mężczyzna. M. M. Okay, szkoły nie skończyłem. Widać. Ja za blisko stoję ci. Panie Piotrze, matematyka. Co jest większe, 3 piąte czy 0,6? 3 piąte czy 0,6? Łatwe to jest. No 3 piąte. Są takie same, panie Piotrze. Kurwa, ale to jest... Dziadostwo, chuj. Geografia. Panie Dariuszu, gdzie znajduje się wieża Eiffla? Co to za pytanie? Paryżu. Tak jest. Jak nazywał się jeden z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozu zagłady działający w latach 1940-1945? Auschwitz to jest ciężka choroba. Czy Sebastian Fabijański jest gotowy do wysłuchania pytania? Ja powiedziałem, że ja w tej sytuacji, kiedy ja w ogóle mam, wiesz, że chyba spojrzę tak, jeszcze to jest moja wykroczna noga, tak, teraz też momentami jak tak zrobię, to dwoisz mi się. No to jaki to ma sens? Muszę prawdopodobnie jechać na TK głowy. Pierwsza tura pytań zakończona i zaczynamy od początku. Czas na drugą turę i ponownie zaczynamy od pana z numerem 1. Języki obce. Jak przywita się pan w języku angielskim? Nie znam angielskiego. Nie chcę, bo będą śmiechy, nie chcę. Pytanie będzie związane z filmem Gra o Tron. Byłbym w stanie grać w Grze o Tron. A ten co jebnął?
A po chuj tak gadasz? Zaraz, może tobie zadam pytanie zaraz. No? Pytanie będzie muzyczne. Kto jest autorem tekstu hymnu Polski, czyli Mazurka Dąbrowskiego? Mazurek Dąbrowski. Ale... Po co ci głowa? Zajebać ci na łeb? No zajeb. Panie Piotrze, ponownie pytanie matematyczne. Który matematyk wprowadził terminy? Elipsa, parabola, hiperbola. Ja mam takie przejebane pytania. Ale to było takie... A czemu takie... on ma, lecz wieża Eiffla? Niestety czas na odpowiedź minął i idziemy dalej. Historia. W którym roku odbyła się bitwa pod Grunwaldem? Grunwald to było... Czekaj, kurwa. To jest... 1401. Tak jest. Panie Mirosławie Przysłowie. Ale się zesrałem. Ale się zesrałem. Ci, którzy źle traktują innych, zwykle sami padają ofiarą swoich działań. Jakie przysłowie do tego pasuje? Ja już mówię raz takie przysłowie. Kto po dołki kopie, ten zakopie. Rozumiesz? Kto po dołki kopie, te... Panie Sebastianie, w tym pomieszczeniu jest zakaz palenia i spożywania alkoholu. Palić nie wolno, pić nie wolno. To co ja mam robić? No i dotarliśmy do finału, w którym wyjątkowo zmierzą się tylko dwie osoby, patrząc na wyniki punktów po pierwszej rundzie. W finale zmierzy się pan Alan i pan Mirosław. Kto zna odpowiedź, ten się zgłasza. W ogóle ja nie wnikam, ale ja chciałem powiedzieć, pierdolę to wszystko. Jak to? Tak, pierdolę to wszystko. Dziękujemy. Szanowni Państwo, po raz pierwszy zdarzyła nam się taka sytuacja, gdzie zawodnik odmawia udziału w finale. W takim razie, panie Alanie, jeśli odpowie pan prawidłowo na jedno pytanie, wygra pan finał. Pytanie brzmi... I to muszę bardziej elokwentne wypowiedzi dawać. Z czego wyrasta ogórek? Z drzewa, ty. Jak kurwa z drzewa? Wygrałem, stary. Wygrałem przez dyskwalifikację Sylwestra Wardęgi. To jest kurwa jakiś absurd. Zesrałeś. Nie odpowiedział pan na żadne pytanie. Dobra, zróbmy jeszcze tak, jeszcze jedną dodatkową, taką dodatkową rundę. No. Każdy po stówie z nas położy. I tak dla dzieciaków będzie, nie? Ale dawaj sobie zrobimy taką jeszcze jedną rozchodniaczkę. To jest dobry pomysł. Nie. Słuchajcie, serio, ja przepraszam tych wszystkich ludzi, którzy są zawiedzeni. Ja też jestem zawiedziony. No. Co ja mogę powiedzieć? No. Dziękuję za uwagę, dziękuję za udział. Do zobaczenia.